czwarta, inspirowana krajobrazem przestrzeń, opowiada o karkonoskim genius loci, ukrytym w kolejnych piętrach klimatyczno-roślinnych. Próżno szukać tu jednak imitacji przyrody. W zamian przywołana zostaje pamięć emocjonalna o górskich pejzażach. W tym roku rozpoczęto realizację pierwszego etapu budowy nowoczesnego Centrum Edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego. Będzie się ono mieścić w zabudowaniach oraz przyległościach dawnego pałacu rodziny Szawgoczów w Sawieszowie. Mamy spięty budżet na pierwszy etap i powinniśmy w tym roku jeszcze ogłosić przetarg na realizację pierwszego etapu obejmującego rewitalizację pałacu oraz jednej ze stodół. W ramach tego etapu również będziemy realizować ekspozycję przyrodniczo-historyczną, która będzie mieścić się na parterze pałacu. Natomiast ważnym elementem jest również etap projektowania drugiego etapu. Ten etap powinien się zakończyć we wrześniu z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W jego ramach oprócz rewitalizacji dużej i małej stajni wykonana zostanie duża ekspozycja przyrodnicza. Karkonoski Park Narodowy ma już przygotowaną wizualizację tego przedsięwzięcia. Budzimy przyrodniczą pasję, zachęcamy, żeby poczuć się badaczem, zadawać pytania, bawić się, brać pod lupę, zmieniać perspektywę, smakować, dotykać, eksperymentować. Jest to nowoczesna, z pewnością bardzo atrakcyjna, wykorzystująca wiele takich nowoczesnych technik audiowizualnych. Jestem przekonany, że będzie bardzo atrakcyjna dla odwiedzających Karkonosze. W ramach projektu nie tylko pałac, ale też mocno zaniedbane zabudowania folwarczne odzyskają dawną świetność. Ma to być jedno z największych tego typu zadań, jakie realizowane są przez polskie parki narodowe. Idąc za fluoryzującymi tropami, odnajdujemy zwierzęta ukryte w kryjówkach. Monitory pokazują nocne zwyczaje poszczególnych gatunków, a głośniki emitują ich odgłosy. To również opowieść o tych, którzy pozostają w cieniu, pracownikach parku.